Cześć kochani, dzisiaj powiemy sobie o tym, że żaryn będzie karał za dezinformację. Czy czeka nas cenzura? No nie wiem. Zobaczmy. Look, right. Powiem Wam tak, że cenzura, którą chce narzucić nam Unia Europejska, o której nikt nie pisze i nikt nic nie wie, yy... To i tak załatwi wszystko to, co chce zrobić żar, nie? Więc nie wiem, po co on się wychyla teraz. Nie wiem, czy wiecie, ale Unia Europejska chce chronić nie wiem kogo i chce wprowadzić takie zakazy, że o politykach i polityce będzie mogła wypowiadać się tylko telewizja. Właśnie na tematy polityczne, że tak powiem. Nawet politycy sami w sobie nie będą mogli. Także jeśli pan Mencen prowadzi TikToka czy jakieś tam podcasty, no to tylko o. Ekonomii, chyba, bo to chyba nie będzie zakazane. Ale o takich sprawach politycznych, no to nie. Pewnie też pan nie wiedział. I tak jak mówiłam, nikt z polityków się tym nie interesuje i nikt o tym nie mówi. Oczywiście my będziemy o tym mówić, przygotowujemy dla was specjalny materiał, więc, więc czekajcie, to zobaczycie dopiero, co się będzie działo na świecie. No ale żaryn też chce mówić ludziom, co jest prawdą, a co nie. To no śmieszne, bo to prawda. Ja tylko chciałam się zapytać jedną taką rzecz. Kto w tym kraju ma monopol naprawdę? TVP czy TVN? Czy trwam, czy demagog może ma monopol naprawdę? No kto? No kto ma weryfikować te informacje? Kto nam będzie mówił, jak powinniśmy interpretować wypowiedzi, wydarzenia, które się dzieją na świecie? Bo tutaj chodzi też o interpretację tego, co się dzieje. Taki przykład. Może przykład, który znowu tam pewną część świata Polski poirytuje, ale myślę, że on da, da nam teraz takie zobrazowanie e, aktualnego, sta, aktualnego stanu rzeczy, które jest w Polsce. No tak. Stawka 56 zł, piło 60 zł, takie siki, żeby zapłacić 60 zł no to nie ma sensu pójść piwa. Nie? nie ma sensu, ale żeby nie jest Stawka, no tak, ale co godzinę. To może co drugą godzinę wypić piwko i wtedy wystarczy. Będziesz szedł sobie Ukrainiec flagą, nie wiem, bandery. Ja zinterpretuję to tak, że nie ma on szacunku do Polaków, nie jest to szacunek do ofiar polskich, które zginęły na Wołyniu, no tak to będę interpretować. A jakiś specjalista z monopolem naprawdę przyjdzie i powie idzie pani do więzienia, bo powinna pani to publicznie zinterpretować następująco. Ukraiński patriota dąży do połączenia dwóch narodów pomimo trudnej przeszłości. I taki będzie finał. I powiem szczerze, że jeśli będzie już taka cenzura w tych mediach, to ja też to wszystko pierdzielę. Tylko nerwy, bo z takimi debilami trzeba się użerać. No bo taka jest prawda, no. Gdyby jakiś cenzor nie zauważył, Uważył niepokojącej system treści i puścił coś dalej, i trafiłoby to do obiegu i władza by się szczaiła, no to służby dopadłyby nie tylko krnąbrnego autora, ale też tego cenzora. Bo ile można walczyć z tym, żeby móc powiedzieć głośno swoje zdanie, nawet jak nie jest poprawny polityczny politycznie, ale jest nasze, prywatne. No ile można z takim czymś walczyć? Nie możemy mieć nawet własnych myśli na temat czegoś i interpretować czegoś we własny sposób. No, ale jak podaje polska agencja prasowa, moi drodzy, Żaryn w RMF FM pytany. Był, czy rząd pracuje nad ustawą, która pozwoliłaby walczyć z dezinformacją, nie, nie stwarzając zagrożeń dla wolności słowa, jak zaznaczył w jego biurze, przygotowywane są różne analizy. Nie wiem, czy przyjmie to formę ustawy, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że analizowane są różne możliwości penalizowania takich działań informacyjnych, powiedział sekretarz. Stanu. Zapytany, czy za dezinformację powinno grozić więzienie, Żaryn odparł, że były takie przypadki zna, znane nam na zachodzie u naszych sojuszników. Nie wiem, czy takie rozwiązanie będzie najlepsze, ale jak mówię, rozważamy różne opcje, powiedział. Pełnomocnik rządu zaznaczył, że jeżeli jakieś przepisy ustawowe byłyby wymyślane i opracowywane, to właśnie w związku z identyfikowaniem ludzi którzy celowo włączają się w kolportowanie czy wykorzystywanie kłamstwa do tego, żeby wykorzystać je przeciwko państwu polskiemu. Myślę, że do wakacji pewne założenia będą opracowane. Zobaczymy co dalej. Dodał pan Żaryn. Pozdrawiam pana Żaryna. Ja jestem zniesmaczona, szokowana, a tak po polsku zwyczajnie wkurwiona. Że ktoś będzie mi mówił, co ja mam myśleć na dany temat, i jakie, mam, jakie powinnam mieć zdanie odnośnie jakiejś sytuacji. Jaki dobór słów powinnam używać, żeby się nacje, rasy, płcie nie obraziły, czy uczyć dziecka wiersza Murzynek Bambo, czy powiedzieć mu, że tele to jest gej. Nigdy na takie rzeczy nie zwracałam uwagi, a nagle nagle trzeba. I nie chodzi mi, że w negatywnym świetle, tylko w pozytywnym, bo Wszystkie te osoby są mi po prostu obojętne, dopóki nie robią nikomu krzywdy, człowiek to człowiek. Ale wiecie co będzie. Ja bym chciała, żeby było tak zwyczajnie. Normalnie, gdzie każdy zna jakieś zasady kultury, gdzie ludzie mają jeszcze honor. Nie wiem, cała ta sytuacja polityczna, cała ta nagonka, która teraz się dzieje i walka jest po prostu już męcząca. Nie wiem, czy wy też odczuwacie takie zmęczenie materiału, czytając kolejne negatywne wieści, negatywne newsy, zakazy, nakazy, robale yy, i. Inne cuda, które oni robią, oni chyba chcą nas tak zmęczyć psychicznie. I tak szczerze, ktoś mógłby im odciąć prąd, żeby normalny, zwykły człowiek mógł trochę odpocząć. Bo co jest najlepsze, jak, się, jak okazuje się, że nie ma się dostępu do telewizji, nie ma się dostępu do internetu, to nagle w życiowe problemy znikają. Człowiek mniej się stresuje, mniej się denerwuje. Życie staje się prostsze, bo nagle człowiek decyduje samo sobie, nie? I kiedyś miałam tak, że lubiłam sobie wyłączyć telefon na miesiąc, to wkurzony był bank, wkurzona była skarbówka, wkurzony był ZUS yy, i mama moja też była wkurzona. Więc to już nie jest tak, że to my, takie mam wrażenie, że to my jakoś musimy bardzo siedzieć w tym telefonie, tylko już przeszliśmy do tego, że to inni wymagają od nas, że my powinniśmy mieć ten telefon i się nim posługiwać. To jest dziwne, nie? Hej! Słuchaj, kolego! Nie zmuszaj mnie, żebym ci nie pokazał, gdzie yy, pieprzy yy, 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 gdzie raki zimują. Okej? Okay? Jak? Okej, okay, zadzwonimy do pana. A ja nie mam telefonu. No, ale jak już zabronią mi mówienia o polityce, to na pewno do tej o, z tej przerwy skorzystam. No także kochani, dajcie znać, czy zgadzacie się z tym, co mówi Żaryn. A ten zespół jak będzie funkcjonował i z kogo będzie się składał? Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP otrzymał konkretne zadania i kompetencje wynikające z rozporządzenia. Jest oczywiste, że potrzebuje jakiegoś zespołu, który będzie obsługiwał taką osobę. Te osoby to przede wszystkim muszą być ulokowane w kancelarii premiera, bowiem to jest ten centralny urząd administracji rządowej, który musi odpowiadać za walkę z dezinformacją na szczeblu państwa. Będziemy chcieli zaprosić do współpracy osoby, które mają doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę informacyjną, o działania związane z monitorowaniem dezinformacji, które rozumieją współczesne zagrożenia, które w mediach nazywa się zagrożeniami hybrydowymi i potrafią dobrze wskazywać, dobrze przewidywać różnego rodzaju wyzwania, z którymi jako państwo będziemy się mierzyć. Czy uważacie, że taka cenzura i przyznanie komuś monopolu naprawdę jest bezpiecznym? I dobrym rozwiązaniem. Czy może jednak oni naprawdę chcą, żebyśmy weszli na ulicę? Bo oni tak dolewają, dolewają do tej szklanki, i powiem Wam, że nie wiem, czy oni chcą takiego ogromu strajków przed wyborami, bo jak na razie wszystkie strony polityczne są wkurzone. Nie wiem, czy znajdę człowieka, którego, jak się zapytam, czy podoba Ci się to, co się dzieje w Polsce? no to zawsze jest ktoś na coś wkurzony. Lewica sobie strzela w kolano co chwilę, ale PiS ostatnio lepszy nie jest. Dlatego ich wyniki w wyborach zazwyczaj są wyrównane. Także no, ja czekam na wasze opinie w komentarzach, co myślicie na ten temat, co myślicie o kolejnej dawce cenzury yy, i czy zgadzacie się z tym, żeby tak było, nie? Że będzie jedna, jedna osoba odpowiedzialna za prawdę, a cała reszta jak powie coś źle, do kicia. Buziam.